Już trzeci tydzień siedzę w tym domu. Serio, już jest najwyższa pora, żeby stąd wyjść. Okej, okay. Yo. Wychodzę obserwować cienie, które tworzy beton, zasłaniając lampą ziemię. Nie wiem, ile znasz metod na zabijanie czasu, który jest najlepszym czasem, odkąd znam swój rejon. Yo, mój panteon to przestrzeń między ławką a optykiem. Byłem kioskiem między klatką derwisza a placykiem zabaw dla dzieci, na którym skok ze zjeżdżalni był to jebanym trikiem dla nas. Siedziałem w domu bite 3 tygodnie, bo wpadł mi wirus na kwadrat, jakby wjechał czołgiem. Pozytyw tata, pozytyw mama. Ja się nie badam, nie mam skierowania, bo mam tylko katar. Miałem bana, ale wracam jak do siebie, bo do siebie. Sprawdzam każdy kąt zazwyczaj i nie wiem, czy będę to robił do końca życia. Ale Praga to dzielnica, która siedzi mi już w genie. Co tam u ciebie słychać? U mnie bez zmian nudy, ta sama ławka, skład, śmiechowa nazwa. Gorące uszy! Nikt nie ma Uzi, bo to nie gangsterka. Ja tylko chilluję bombkę z ziomkiem na osiedla. Częściej kilku jest nas, wiesz, jak się nakręca, to wyjdzie jeden, drugi, później cała reszta woni skręca. Ta Bronx zachęca, żeby spędzić noc jak kot przy trzepaku znanym mi od dziecka. Yo, te rejony to namiastka naszych osobowości. U miejskiego wiatraczna, przyczółek Grochowski, Majdańska i kilka uliczek wokół, na których z tego co wiem raczej mało kto pości. W szoku! Będziesz jak odpalisz teledysk do litra. Nawet jakbyś odpalił ten teledysk do litra, po tym jak powiem ci, że boisko, na którym gram, to boisko, na którym grała mama dziś. Ja, choć dziś gram częściej rap niż w kosza, ale za co bym się nie wziął, robię to na tych blokach. Jak mam głoda, to idę na maka, tam gdzie chodziłem na bazar z babcią jako mały małolat. Każda fota stąd nie jest na pokaz, jest OG. Dobrze, że Kuba wziął analoga i coś nim sponci, bo gdyby nie to, nie miałbym fotki na YouTube. Lecę, moje mordy czekają na mnie na bruku.